Rado, jaki jest plan na popołudnie? Na popołudnie jedziemy do dealera teraz. Co będziemy kupowali u dealera? Marihuanę. Ja myślałem, że jakiś samochód, może Rolls Royce'a, bo Rolls Royce też się kupuje u dealera. Rolls Royce'a też można kupić. Ale my będziemy kupowali Maryśkę. My kupujemy Maryśkę. Wiesz, i my tak sobie z Sebastianem chodzimy i pierdolimy sami do siebie, wiesz, zadowoleni, elegancko, zaraz dealer podjeżdża. Słuchaj, my teraz jedziemy... Czekaj, do kościoła miał iść, bo pani Małgosia mnie łeb urwie. Kur, don't wetter fafluchte. Czekaj, muszę zapalić. Dawaj, jakaś tutaj. Bilet. A kręcisz to, czy tak po prostu palisz od razu? Palę od razu, dlatego żyję. Jeszcze. Krótki temat. Kurwa. To chodź na drugą stronę szybko. Dzisiaj Wielki Piątek, więc kościół musi być, prawda? Myślałem, że pięć pipać. Taki głupi papierek. Dziennie się muszę schylać, kurwa, 20 razy, bo mnie to myli. Myślę, że to 5 pi. A za 15 pi mówiłeś, można gdzieś obiad zjeść? Na Victoria Costa Station. A orzeszek tam stoi, a... Co to jest orzeszek? To jest człowiek, który daje nam kubeczki i kubeczek orzeszków prażonych, taki z czekoladą, za darmo. No to ja bym chętnie spróbował, tylko że ja zapłacę za to. Nie trzeba. No. Kurwa, ale mi gorąco. Ja ciepło, kurwa. Wiem, że jest ciepło. Ej, jest Wielki Piątek, możesz chociaż dzisiaj nie przeklinać. Motyla noga. Sama nauczysz. O, to są takie słynne budki telefoniczne. To one jeszcze stoją do tej pory? Wszędzie są. Poczekaj, muszę zobaczyć. Mało tego. Poczekaj. Zdjęcie? Chcę zdjęcie, no a jak nie chcę zdjęcia, jak chcę. Hej! To jest tak. Trzymaj to kurwa, bo nie wytrzymasz. Zrobię. Ale nie, zrób mi zdjęcie moim aparatem, a nie twoim. Co mi po zdjęciu na twoim aparacie? No to daj telefon. No przecież jak mam to zrobić? Widzisz? Daj telefon. Bo to, no przecież ci nie ukradnę. Bo przecież wiem. A teraz Rado, powiedz to, co powiedziałeś mi przed chwilką, że tyle lat żyjesz. Tyle lat żyjesz i co? Jeszcze Polakowi zdjęcia w budce nie robiłem, jak Boga kocham. No to zrób w takim razie, proszę. Dzięki. I telefon, drodzy widzowie. W rękach właściciela. W rękach właściciela. Jak Boga kocham, nie widziałem jeszcze Polaka, żebym ja robił zdjęcie, kurwa, w budce. Jak Boga kocham. Ty mnie do kościoła prowadź. A czy możemy się umówić, jesteś... że Wielki Piątek nie przeklinamy? Dobra, nie pijemy. Rado plus Seba. Seba wystarczy. Seba. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna swego, a Pana naszego, który żyjesz i królujesz przez Ducha Świętego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tutaj jeszcze Biblia jest. Holy Bible. Holy Bible. Holy Bible. Holy Bible. Jest. Tylko, że to jest po angielsku. Pismo Święte. Zobacz. To jeszcze jest wygrawerowane. Pieczątka. Pieczątka, żeby nie pieczątka z kościoła. No. Ojciec Rydzyk na następlowo. Cicho, możesz dzisiaj nie przeklinać? Postawisz. Patrz, nie zabrali roweru, ale już się czają, cicho. Seba, poprowadzisz rower dla mnie, ja będę filmował. Nie. Dzięki. Słuchaj, znam takiego człowieka. Polak. Polak. W Londynie. Przyjechał do Londynu. Kiedy? Ile hektarów? 17 hektarów, tak? Podobnie. 17 hektarów w Polsce. Union. Mówi tak, ja nie mam na imię Jurek, Jerzy, Jerry. I am Jerry. My name is Jerry. I pewnie kaleczy Polski. Tak. Po dwóch tygodniach pobytu w Londynie. PGR Bądki, gmina Zalewo, kurwa. O Jezu, miałem nie kląć. Ja właśnie nie, ja się przyzwyczaiłem już do tego. Nauczę się prostej metody. Mów. Motyla noga. Motyla noga, o właśnie. Albo w dupę jeża, to też ktoś mówił. Motyla noga. Motyla noga. No to teraz mi, Jacek, powiedz, czyja to jest własność? To. Tak. London Bridge. Nie, ty twierdzisz, że królowej Elżbiety. Nie, jej prawnuczka. Ach, jej prawnuczka? Tak.
Wiesz, ile to jest warte? 185 milionów funtów. Poczekaj, to nie jest własność królowej? Nie. Tylko to, jej prawnuczka. To jest jej to jest oficjalnie zapisane. Ja jestem w posiadaniu tych dokumentów. Ja mam gazety. A prawnuczek ile ma lat w tej chwili? A ile ten brzdąc ma? 6 lat? Jest właścicielem London Bridge. Tak. Jego majątek jest 389 miliardów funtów. Miliardów funtów. Miliardów funtów. Miliardów. Ale niczego mu nie zazdrościsz. Nie. Bo on nie ma jednej rzeczy. Tego co ja. Ulicy. Wolności. Wolności nie ma. Ulica. Wolności nie ma. Zobacz. Tower of London. Na hamulce go nie stać. Zobacz. Wchodzi Brexit. Widzisz to? Santander. Zobacz jak bank robi reklamę. 2 funty, 24 godziny. Za szybko godziny. Mówisz. Jeżdżą rowery z wypożyczalni z reklamą Santander. Wchodzi Brexit, Santander. Co się dzieje wtedy? Nie ma tego banku, nie ma tego roweru. Nie ma. I biedni Londyńczycy nie będą mieli na czym jeździć. Nie ma czym jeździć. Chyba, że od ciebie rower pożyczył, ale Sebastian się przeszedł. £2, no problem, my friend. How are you? Bo jest your brother. Na urok? Original. A dla was? Dla was też. Ja tego nie będę wpierdalał. Take 3 for 5. No problem. Please pay 3 for 5. Chcecie? No. Nie chcesz? Okay. How many? One? Only one. Jak to się robi? Po tak? prostu. Trzymasz kamerę. No i idziemy. Tylko musisz sobie wyobrazić że oś coś... obiektywu. Tak jakby to był pistolet. I gdzie byś mierzył? W czoło. No i bardzo dobrze. W potylicę. W potylicę? To drugi styl. Patrz. Idziemy. Patrz. Pali. A ty się stoisz i cieszysz. Nabij. Musisz, bo zobacz, jak przekręcisz, no? To i ja się przekręcam. Teraz jestem do góry nogami. Ty się nie przekręcaj. Człowieku. Pani Małgosiu, zobaczy pani. Wielki piątek, a mąż... Konsumuje ale, słuchaj, tłuste. Ty nie mów mi takich rzeczy, Wielki Piątek mogę orzeszka zjeść. No to nie ma postu? To jak ty no, ale byś... orzeszek jest posty, jest bezmięsny. Ale to jest tłuste, na oleju. Ale roślinny. Rado, to po kościółku gdzie skierujemy swoje kroki? Do dealera po Maryśkę idziemy. Jedziemy. Ja nie będę pieszo chodził. Ja dziennie tu tyle kilometrów robię, że to jest masakra. A bilet masz na mnie na metro? Ty nie musisz mieć biletu, ty jedziesz z grupą inwalidzką, ze zespołem jedziesz, o. Czyli teraz jedziemy rowerem, ale autobusem. Dałeś numer? Z rowerem cię nie wpuści, a tamten powiedział, że idź z rowerem. Widzisz? I to jest właśnie Londyn. Idziemy z buta. Na szabel wsiądziemy wtedy. Na szabel wsiądziemy, właśnie o to chodzi. A co to jest szadu? Stacja. Tam jest metro. Tutaj ludzie śpią, wiesz dlaczego? Zobacz jakie tu ciepło bucha. Jak te wentylatory kurwa idą, tu ludzie kartony rozkładają i śpią. Tak. Rado, ja nie mogę w ogóle kamery wyłączać, bo ty tak nawijasz. Ja tak nawijam, to poczekaj, tylko ja zajaram, to zobacz jak ja będę nawijał, kurwa. W każdym razie był moment, że żałowałem, że te orzeszki kupiłem. Orzeszki są dobra rzecz, wiesz. Bo kiedy jadłem orzeszki, to nie mogłem Rado filmować. Ja. To w Wielki Piątek można? A co to, tłuste? Bezmięsne. Bezmięsne, wpłynie. Tłuste. To właściwie taki jabłkowy napój. No oczywiście. Tylko tyle, że ma 7,5%. To jest mocniejsze od piwa. To co? Tak. Sile mocnego piwa. Ja taką butelkę 3-litrową to sam walę, no z 1,5. I może by mnie co rysło. Tak? No oczywiście. No, to żebyśmy tu dopili, to zobaczysz jak będziesz wyglądał. Ja będę wyglądał? Jeden już się ze mną próbował. Spróbuję wam wyjaśnić, co się wydarzyło, chociaż działo się tak szybko, że nie jestem pewien. Przychodziła grupa młodzieży. Smarkaczy. Smarkaczy. 15-16 lat. Nawet nie. Jeszcze mu jajka nie obrosły, kurwa. I ty zaczepiłeś go? Tak. Chciał już mi dawać zadychę. A tamten... Chciał kupić, Rado. Tak. Ja chciałem... I on był go tu sprzedać. Tak. A tamten się odezwał, powiedział, mówi, co ty, kurwa, pierwszemu na lepszemu na... Namba, please. Wszystko na telefon. Wszystko na... A, przepraszam. Motyla noga. Będę zajebany robotą. Motyla noga. Motyla noga, przepraszam. Jacek, i teraz mi to uświadomiłeś. Ja nie przeklnę, będę cały czas motyla noga. Takie dziecko. Takie dziecko co? Takie dziecko przynosi mi trawę. Na telefon. Ja rozkminiłem tę sytuację. Wydaje mi się, że oni ostatecznie odmówili sprzedaży.
Wiecie czego? Z tego względu, że ja nagrywam. Co prawda kamera nie była widoczna w mojej dłoni, ale kabelek wisiał mi do kolan. No właśnie. O, taki długi kabelek mam. Hello my friend, how are you? It's alright. Taka pogoda jak teraz, to jest elegancko, spacerkiem można iść. A jak deszcz, wilgoć, idź, cały mokry, kurwa, do azdy. A ta słynna londyńska mgła? No Jezu, nienawidzę te. Ja teraz to wiem, że żyję, jak Boga kocham. Czyli taka pogoda jak dziś jest rzadko, tak? A to bardzo Zobacz. Mamy na Wielkanoc prezent. Przedstawiciele, kurwa, marychy z tyłu siedzą. O, z tym Sebastian filmowaniem już, może być problem. Sebastian już tam atakuje. Żebyśmy noża nie dostali za to filmowanie. Co? Jeszcze się taki nie uro... Jacek, ja 46 lat przeżyłem. Spytaj się Sebastiana, czy ja kiedykolwiek miałem sine oko. Sebastian, czy ja kiedyś byłem poturbowany? Nie. Nigdy. Mówiłem tobie o Itmanie. Powiedz Sebastian, co zrobiłem na Hunger Lane z człowiekiem w stylu Itmana. Mów Seba. Poleciał na glebę. Dostał parę liści i chuj. A ty coś... Motyla noga. Motyla noga miało. No, Wielki Piątek jest. A, dobrze, przepraszam. No to poleciał na glebę. Dostał parę... jak to się mówi? Liści? Liści. Tak. Liści. I tyle. Parę liści. A ty coś tonowałeś? Co to chodzi? Ja? Schowaj do kieszeni. No właśnie. Ja tylko pokażę jedną rzecz. I wszystko jest jasne. Zobacz, Jacek, zobacz, co on robi. Ktokolwiek ćwiczył sztuki walki, jeżeli ktoś chce się na ten temat wysłowić, to zapraszam do Jacka. Słuchaj, ja robię tylko tak. Jeżeli przeciwnik wie, o co chodzi, to lepiej niech nie zaczyna. Wojna psychologiczna. Nie, nie. Łamie. Miałem piękny skłod. Naprawdę piękny skłod. Jacek, wiesz, co mi popsuło ten skłod? No. Nie zgadniesz. Kromka chleba. Kromka chleba. Wyjaśnij. Ja już to znam na pamięć. Spotykam Polaka. Dziadek, 70 parę lat. Bezdomny. Przyjechał do Londynu, coś tam. Nie poszło mu, wiesz. Biorę go na skłod. Pijemy wódkę. Kromkę chleba zjadł. Kwasem chlebowym się udusił. Przyjechała policja, wszystko. Wypadł. Ale ty żadnych konsekwencji nie poniosłeś? Żadnych. A wiesz dlaczego? No. Bo tu jest mózg. Pali się. Tu jest mózg. Every people speak English. It's come police. Dobra, idź dalej. Finish. British się zamyka, wiesz na czym? Mhm. Hello, how are you? Zielskiem wali. Czujesz czy nie czujesz? To zielsko jest. To jest? Czujesz, jak pachnie? To nie jest zielsko. Tutaj gdzieś walą. No gdzieś czuć trawę, wali. Tak? Stara wali. Nie ma bata. No. Słuchaj, zobacz. Ja czuję to od razu. Ja zaraz zobaczysz, że znajdę. Zobacz. I tu już jest zielsko. Tu jest... Zobacz. No jasne. To tak śmierdzi. Potwierdzam. To właśnie... Chowaj do młynka. Będziemy mielić na ławec. Zapraszam do Londynu. Zapraszamy do Londynu. Zapraszamy do Londynu. Do wujka Rado, kurwa, na Wości. Motyla noga, przepraszam bardzo. Pensjonat pod parlamentem. Jak to się nazywa? Szalecik. Ty nie siadaj na rower, bo jeszcze ci się kulosy nie pogoliły. Widzisz? Nawet zwierzęta mnie kochają. Tutaj na ulicy naprawdę trzeba umieć się zachować, bo jeżeli się nie zachowasz, nóż w plerach albo w nerkach, albo jeszcze obity, że głowa boli. Zobacz, czym on się różni ode mnie? Podejdę do niego, powiem, czy da mi papierosa. Podejdę czy nie? Ja no podejdę. Nie wiem, zobaczymy. Jakbym rowera nie miał. Nie będę filmował tego mężczyzny, ale rzeczywiście Rado podchodzi do kierowcy bardzo dobrego samochodu, Mercedesa. Zagadał go. Jaki rezultat? 350. Paczka papierosów. Aha. Nie, kameru śmiało. No. Paczka Słuchaj, już się pije piwko. Ale to on myje samochód. Sebastian, nie rusz. Mhm. Widzisz? Mhm. To jest... Stoi piwo na murku, ale to jest jego. Aha. Trzeba wiedzieć, wiesz, kiedy... Aha.
Oczywiście, zostało czyli... całe piwo. Dobra, nie zauważyłem. Czyli alternatywa była taka, że Seba by wziął piwo. Wziąłby, już parkował. Parkował motor, rower. Zamijałbym mi rower. Ale to ja właśnie coś mam takiego, że nie rusz, bo ja wiem, czyje to co jest. Okej. Okay. Tamten, całą paczkę papierosów. Podszedłem, mówię, I'm sorry sir, please one cigarette. Jaki wózek wyjebany. W kabriolecie. Do mnie, żeby ktoś podszedł i powiedział tak. Sorry my friend, please one cigarette. Żebym miał, z miejsca daję. Z miejsca. Let's go. Czyli im bogatszy, tym bardziej nieużyty. Tak. Ham! Ham! Ham, prosto. Ham i prosta. Wypierdalił się w motyle noga. No, zobacz, proszę. Dobra. A co to jest? Komentuj. Mandziur. To jest czyjś mandziur, który tutaj zostawił, poszedł gdzieś na road zarobić, coś zeżreć. Czyli tu ktoś śpi na ulicy. Tak, tak. Tym razem wędka zadziałała. Seba wziął papierosa od kierowcy autobusu. Ludzie kupują papierosy za 24 funty, bo tyle paczka kosztuje Marlboro. 24 funty? XXL Marlboro kosztuje 24 funty. A to jest setka. To jest jedna setka. Paczka kosztuje 24? Tak, to jest setka. 24 papierosy. Sebastian, czekaj, 24 funty to jest ponad 100 zł. No. 100 zł kosztuje paczka papierosów, tak, w Londynie? A Sebastian pali salaka. Jesteśmy na Shadwell, na dzielnicy muzułmańskiej. Tutaj trzeba elegancko kulturkę zachować. Hello. Hello my friend, how are you? Alright? Good. Dobra. Co nie działa, to po schodach ciśnij. Ja będę teraz instrukcję obsługi koledze wytłumaczał. Słuchaj, to jest usterka. Zobacz. Oyster card. Nie musisz prechać po polsku. Co to znaczy to słowo? Ja nie znam tego słowa, oyster. Oyster card, to jest to. No już wiem co to jest, no ale skąd to słowo się wzięło? English. Zapytajelki. Co to znaczy zapytajelki? Mów tak, żebym rozumiał. To są jej przejazdy. Ona to na jest tym ona? Zarabia. Queen II. Ach, Elżbieta. Elżbieta II. Elka na tym zarabia. Elka na tym zarabia. Elka. Zobacz. A nie wnuczek? Prawnuczek? Też zarabia. Zobacz. Ja przytykam tą kartę. Co jest napisane? There is a problem with your card and it cannot be used. Ta karta już jest sprzedana. Czyli jest nieważna? Nie jest nieważna. To po co ją wkładasz? Po to, że jak mnie kanar złapie, to tylko przyświruje, że jadę. To metro też jest zamknięte, więc idziemy dalej na piechotę. Co jest? Zamknięte? Szlak by ich trafił. I widzisz, ja muszę takiego prawnuczka utrzymywać. Widzisz? Prawnuczka. Że pieszo muszę don't weter fafluchte chodzić. Zobacz. Ja marihuanę muszę iść kupywać, a marihuana leży na ulicy, kurwa. Zobacz. To jest marihuana? No oczywiście. No marihuana. No. Chowaj do młynka. Przechodzisz koło potencjalnego papierosa zwaną marihuaną. Tutaj na ulicy jest wszędzie marihuana. Wszędzie. I do młynka. Gdzie do młynka? Już palę, co ty? Palisz tak? No jak? Sebastian! Dawaj do młynka. Please, 1 hour this cross harbor. 30 minut. Ten pound. I am this, but this is now this my metro. I am this who's going this out. I am this have Shadwell. I am this have Shadwell. Westbury, sorry. I am this Westbury. Cross Harbor, please. I am this now. Westbury. Już tłumaczę, co się dzieje. Otóż Rado już widzi dealera i no, poszedł po towar, tak? Nawet proponował mi, żebym to filmował, ale ja po prostu tego nie chcę filmować zwyczajnie. Myślę, że nie chcę zadzierać z dealerami marihuany w Londynie. Więc filmuję sam siebie. Udajemy, że się nie znamy, a ja po prostu to wszystko obserwuję. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, już widzę. Otóż podeszli do dziecka na rowerze. Kilkunastoletniego, rozmawiają w tej chwili, przybili piątki. Kilka gestykulacji. Trwało wszystko tyle, ile mówiłem do was. Już się rozeszli. Chłopak pojechał w swoją stronę. A Rado uśmiechnięty idzie do mnie. Seba też. To co, możemy się już znać, czy jeszcze nie?
Możemy się już znać, czy jeszcze nie? Oczywiście, już się znamy, jest towar, elegancko, proszę bardzo. Dziecko ile miało lat? Dziecko miało lat jakiś, ja nie wiem, tam 13-15, policja jest, spierdalamy, bo już jadę. Biznesmen. Co te klucze mają wspólnego z zakupem marihuany? Oni wiedzą, dealerzy rozpoznają mnie po Audi. Kluczyk od Audi, oni wiedzą, że jest swój człowiek. Który ci wisi na pasku. Cały czas. Wyjmuje, cyk, 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 kasa do ręki, cyk, 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 how are you? Nawet jakbym chciał, to by na Tower Bridge przyjechał. Widzisz, Robert? Ale wiesz, że to trwało 10 sekund? Moment. To jest moment. Cyk, cyk, cyk i chuj. A ta policja tutaj co robiła? Przejeżdżali przypadkowo. Ale patrzyli się na nas. No. A co by się stało, gdyby zatrzymali nas? Komenda. Komenda. No ty jakoś byś się wywinął, bo tam... dziennikarz czy coś, a ja bym miał za posiadanie narkotyku, no. Czyli jednak marihuana nie jest tutaj dozwolona? No nie, nie, to znaczy tak, tolerują i nie tolerują, no. O, tak. A w takim razie wytłumacz mi to święto palenia marihuany publiczne takie? To się nazywa 420? 420. A co wtedy policja robi? Nic. Walą i wszystko. Ale to jest organizacja, to jest wszystko ten pod kontrolą. Czyli cel naszej marszówki został spełniony. Jeżeli ja się naćpam, czy tam przypalę sobie lolka, ja jestem normalny. Ja się lubię pośmiać, ja lubię potańczyć. Są tacy, że się naćpają. Spidermany, Batmany. Zależy jaki towar. Ten człowiek, to znaczy człowiek, ten dzieciak daje mi naprawdę dobry towar. Ale alkohol, po alkoholu ludziom bardziej odwala. Też. W końcu. Dobrze, w takim razie cel spaceru jest zrealizowany. Zrealizowany. Pamiętasz, jak się żegnamy? Tak się żegnamy.